Tryb kampanii w That's Not My Neighbor? Dzień dobry, Elf, jest niesamowicie miło Ciebie dzisiaj powitać, ponieważ słyszałam, iż w That's Not My Neighbor pojawiła się nowa aktualizacja, dokładnie mod tryb kampanii. Zasady są takie, że gra zapisuje się na końcu każdego dnia, a jeżeli przez przypadek oczywiście zabijemy jakiegoś sąsiada, to oni się już później w kolejnych dniach nie pojawią. Co więcej, jeżeli do budynku wtargnie sobowtór, to on wyeliminuje również sąsiadów tego mieszkania? Dodatkowo, cała kampania trwa aż 7 dni. Nie no, w takim razie nie tracimy czasu, musimy zobaczyć, czy uda mi się przetrwać. O wow, co to jest za nowa rzecz? Jakaś gazeta? Mamy, proszę bardzo, dzień pierwszy. Tutaj informacja jest taka, że sąsiedzi cały czas, boże, sąsiedzi, sobowtórzy cały czas napierają, ale to DDT wszystkich ich pokona. Oraz mamy również nową ofertę pracy. No to my jesteśmy tą ofertą pracy, tak? My chyba tam daliśmy nasze CV. Jestem niesamowicie podekscytowana. Jezu, czy mi się uda? Dobra, sorry, ja ogarniam wszystko, tak mi się wydaje. Ufam. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Będę się skupiać, będę myśleć. Będę się zastanawiać. Hi, bestie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie pamiętam, kim ty jesteś. Sorry, na zasadzie już wszystkich ich zapomniałam. Angus, ci piraci! Angus, ci piraci! Dobra, zobaczmy cię. Angus, ci piraci. Dobra. 5, 6, 4, 5. 5, 6, 4, 5. To by się zgadzało. Jednakże mamy również pieczątkę. Czy to by było 1, 9, 6, 8. To by miało sens. Jest maj, w porządku. Ty też wydajesz się być ok. Zobaczmy to. Angus ci piranci. 103, 103, to by zadziałało. Co więcej, jesteś biznesmenem, nie jest tutaj to napisane. A dobra, jest, absolutnie. Ma również pieczątkę oraz, że jest po prostu mieszkańcem tego budynku. Czy jesteś na dzisiejszej liście most? Mordo, jesteś! Dobra, słuchaj, wydaje mi się, że wszystko raczej jest w porządku. Proszę bardzo, przechodź. Jednakże my od razu zamykamy drzwi. Ja się nauczyłam tych rzeczy już wcześniej. Niczym mnie nie pokonacie, mam nadzieję. Trzymasz za mnie kciuki, ja za siebie trzymam. Mamy Miję, dobry wieczór. Ty też jesteś na dzisiejszej liście, prawda? 78115. Ona była gdzieś... Ojejku, już zapomniałam. W ostatnim w takim razie jest. 78115. Pieczątkę masz, Miastone jest. 78 może być, 8 może być. Dobra, zobaczmy to. 3-1, pasuje. Jesteś nauczycielką, jesteś. To jest w porządku, to jest w porządku, to jest w porządku. Wygląd też jest w porządku. Zadzwońmy, 1-4-2-5. Halo? Mężu Mii, czy ty jesteś w domu i jesteś w stanie powiedzieć mi, że mi nie ma? Aha, dobrze? Dobra, uff, udało się. Wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, iż możemy ją puścić, proszę bardzo. I stop, i stop, i stop, i stop. Jeszcze jedna osoba nam pozostaje, Roman. Na dzisiejszej liście jednakże jest i Roman. Dobry wieczór. Czy mi się wydaje, czy może... poziom trudności będzie się tak zwiększał każdego dnia, jednakże wszystko na razie jest w porządku. Słuchaj, Roman Stiliński, jesteś 1-1, jesteś Roman Stiliński, jesteś 4-8-8-4. Nie dałeś mi swojego dowodu. Poczekaj, sprawdzimy dalsze rzeczy. 1-1 to by się zgadzało. Jesteś accountant. Roman Stiliński. Roman Stiliński, 4884, dobrze, mamy to wszystko, jednakże nie dałeś mi ID, to by się zgadzało, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Okej, on po prostu zapomniał, no dobrze, oddaj mi swoje ID, zobaczmy, jest pieczątka, data by się zgadzała, Roman Stiliński, 4884, 4884. Coś jest nie tak. Coś musi być. Dobra, dobra, bestie. Elo, 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 dobra. Będziemy to sprawdzać. Wiedziałam, coś musiało być nie tak, prawda? To by było zbyt proste. Skontaktowaliśmy się. I tak, mamy to. Zabrali go. Super. Super, fantastycznie, genialnie. Wydaje mi się, że to powinien być chyba koniec dnia, ponieważ przyjęłam wszystkich ludzi, którzy powinni być przyjęci. O Boże, a coś. O, dobra. Uf. Uf. Tak? Tak?
Tak! Jej! Mamy to! O, proszę bardzo, mamy dzień drugi, kolejne jakieś informacje. Lokalny farmer Chester Titor bił z obcymi, z kosmitami, jego starym traktorem? Ja nie wiem, jak to robił, może chciałabym to zobaczyć, może nie, wiem, że nie cierpię tego gościa, ponieważ on tak naprawdę nic nie wnosił do rozgrywki, a dawał tylko ten medalik, który jest absolutnie nikomu niepotrzebny. Jednakże, tu jest po prostu napisane, że on się właśnie bił, że robił piu, piu, piu do tych obcych i że mieli wielkie, ciemne oczy, powiedział Chester. Chester, ty sam masz wielkie, ciemne oczy, będę szczera, jakby idziemy dalej, dzień drugi. Okej. Okay. Jest stres? Może troszeczkę mnie trzyma, ale jestem też mega podekscytowana, że mi się uda. Mamy dzień drugi, dobra. Może mam zbyt wielką nadzieję, że dotrwamy do siódmego oczywiście. Siema, proszę bardzo, dobry wieczór. Jesteś na liście, Steven Root Boys. Mamy 3-3, proszę bardzo, Steven Root Boys. On jest pilotem. 5-6-6-5. 5-6-6-5 ma pieczątkę, to by się zgadzało. To by się zgadzało, twój powód 3-3 Steven Root Boys jest pilotem, ma pieczątkę. Czy coś z swoim wyglądem jest nie w porządku? Nie wydaje mi się, ale żeby być idealnym, najlepszym po prostu tutaj strażnikiem, jakim się da, zadzwonię do McCloya, mamy 4-2-4-2 i nie ma go w domu, super, w takim razie wydaje mi się, że już mamy sprawę załatwioną, idziemy z nim do... idziemy z nim do drzwi, dobra. Zobaczmy dalej, kto się teraz pojawi. Oby nic złego. Dobra, mamy cię. Dobrego dnia dla ciebie również. Jesteś na dzisiejszej liście. Kafatelin, kapucin. Dobrze, 3-4. 3-4, kafatelin. Jesteś. 5-6-2-9, ale ty mi nie dałaś dowodu. No dobrze. Zobaczmy w takim razie twój tutaj wejściówkę. Kafatelin, kapucin. 3-4, dobrze. Ona... wyszła ogarnąć do swoich rodziców. Okej, okay, no bo to by miało sens, bo ona jest kurą domową. Jednakże nie dałaś mi, bestii, swojego dowodu. Czy mogłabyś mi go dostarczyć? Wydaje mi się, że inne rzeczy są... okej, okay, w porządku. No dobrze, poczekaj. To będzie 5-6-2-9. 5-6-2-9, to by się zgadzało, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Pieczątka jest, aby być, po prostu wiedzieć i być bezpiecznym, zadzwonię 4-2-5-8. Dobrze, czyli Alf jest w domu, a jego żony nie ma. Wspaniale, w takim razie myślę, że możemy ją przepuścić i została nam tylko i wyłącznie jedna osoba do wpuszczenia na dzisiaj. Zobaczmy, przyszedł. To wszystko wydaje się być zbyt proste, jakieś zbyt dziwne. Zobaczmy, może coś jest z tym nie tak. Doktor W. Afton, on jest Afton? Jest Afton, 2514, 2514, pieczątkę ma, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Strasznie długa jest ta data ważności dowodu, jednakże nie jestem osobą, która powinna się o to czepiać. Co więcej, mamy doktor W. Afton, on jest fizycyst? Jest, Jezu, o Boże... to jest chyba lekarz, coś takiego. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku z jego wyglądem. Na chwilę obecną jest ok. Zadzwońmy do Mii. Będzie 1-4-2-5. I rzeczywiście nie ma go w domu. Jednakże, co według mnie jest istotne, bo ja dzwonię do tych ludzi, ale jeżeli oni są na liście do dzisiejszej wyjściówki, to i tak ich w domu nie będzie, prawda? Ta trójka, oczywiście, że ich nie ma w domu, bo oni powinni przyjść, więc mam nadzieję, że nie jesteś sobowtórem, ponieważ jeżeli jesteś, to... mamy pewien problem, ale utrzymuję, że... jesteś, jesteś, jesteś. Co miał wcześniejszy, a ty tego nie masz? Coś jest nie tak. Ja wpuściłam tamtego, ale on wygląda dokładnie tak samo jak tamten. Czy tamten miał coś innego na twarzy? O Jezu, ja nie pamiętam. O nie. O nie. 2514. 2514.
chyba wydaje mi się, że popełniłam błąd. Na pewno Olga, która to montuje, będzie widziała. Na pewno popełniłam jakiś błąd. Wydaje mi się, że on miał coś złego w wyglądzie teraz. Ale nie pamiętam. Już tamtego wpuściłam. Nie mogę wpuścić tego ponownie. Ja popełniłam błąd, prawda? On miał coś na twarzy. Teraz sobie przypominam. Byłam taka podekscytowana, a już wydaje mi się, że popełniłam błąd. Mordo, ciebie to nawet nie ma! Czy ty jesteś Peach? Nie, nie ma cię w ogóle dzisiaj. Dlaczego ty jesteś? O Boże. No dobra, spróbujmy ogarnąć naszą robotę jako strażnika. Jesteś Peachman. Tutaj jesteś. Jesteś Shoemakerem. Czy jesteś Shoemakerem? Tak, i masz pieczątkę, więc jest w porządku. Okej, ale nie ma cię na dzisiejszej liście? On po prostu mówi, że... jest jakiś błąd. Zadzwonię do Alberckiego i jego brata nie ma w domu. No to cię wpuścimy. Ja się tak stresuję, bo ja nie pamiętam już. Hello? Chłop, co to za miotła przyszła do bestii? Jakby, z czym do ludzi? 3-3-1-2. O nie, o nie. Ja cię wpuściłam już. Ja zapomniałam. Robertski Peachman. Apartament jest drugi na pierwszej... na pierwszym piętrze. To by się zgadzało, ale nie mówisz mi, czym się zajmujesz. I to wydaje się być dziwne, bo ja cię przecież wpuściłam. Czy coś z tobą jest nie tak? Okej, i że nie ma go na dzisiejszej liście, ponieważ był jakiś problem... w pracy. Słuchaj, ja ci wierzę, ale ja już cię wpuściłam. Jakby ja już straciłam wiarę w siebie. Nadzieja opuszczona. Szczęście, jakie szczęście. Zabiłam ją. Nie pamiętam, co było nie tak, ale teraz, kiedy zobaczyłam tego, co powinien tam wyjść rzeczywiście, to coś mi kliknęło. No dobrze, rozpocznijmy dzień trzeci. Przepraszam, elfiątka. Ja wiem, że wy teraz prawdopodobnie krzyczycie. O! On mówi, że mam nadzieję, że wszystko było dobrze? Okej. Dobra, wow. Ej, on normalnie się o mnie martwi? Dzięki, to było miłe. Zobaczmy dzisiejszą listę. Jest o wiele więcej ludzi. Ja włączam 500% mojego mózgu teraz. Dobry wieczór. Ja już nie jestem szczęśliwa. Ja już nie będę robić żartów. Skupiamy się na pracy. Steven Rootboys. Trzy? Przepraszam. No cóż, 3-3, Steven Rootboys. 5-6-6-5. 5-6-6-5 ma pieczątkę, to się zgadza. Wygląd się zgadza. 0-2-6-6 też by się zgadzało. Zobaczmy jego entry request. Steven Rootboys 3-3. Dobrze, jest tutaj mieszkańcem tego budynku. Pracuje jako pilot. Masz rację i jesteś na dzisiejszej liście. Wydaje mi się, że wszystko jest z tobą w porządku. Nie zawiedź mnie, nie zawiedź mnie, Steven, dobra? Ja zbyt dużo serca wkładam w ten playthrough, a i tak wykonałam już jeden przeogromny błąd. Bestii! Nie no, durszlak przylazł, daj spokój. Elo, weź, wyjdź. Dobrze. Dobry wieczór, przyszedł ten gość, on jest na dzisiejszej liście, Angus G. Piranci, to będzie 1-3. Jednakże, co niesamowicie mnie stresuje, to że... A co jeżeli 5-6-4-5, 5-6-4-5, Angus G. Piranci... Cipirani? On się nazywa Cipirani? Ciprirani! Dobra, nieważne, to jest po prostu mój błąd. Jednakże, co mnie niesamowicie stresuje, to co jeżeli był jakieś dobre i złe zakończenie i przez to, że ja już jakby wpuściłam jednego sponsora, to nie mogę mieć dobrego zakończenia? Nie? Tak? Mam nadzieję, że nie. O mój Boże. Zobaczmy. Angus Cipiranci. Dobra, nieważne. Nie będę tego mówić, bo to źle brzmi, tak? 1-3. 1-3. Dobrze, jest biznesmenem. Dobrze, to by wszystko się zgadzało. No dobrze, idź pan. I mamy, to jest Mia. Ja cię kojarzę. Nie, Jezu, ty nie jesteś... ty jesteś tą jedną, prawda? Z tych bliźniaczek. Jesteś, dobrze, nie, przepraszam. Ona się nazywa, która to jest? Elenoa. 8-4-5-6.
nie dałaś mi. I pokazuję, że jesteś Selen, ale ty nie jesteś Selen. Dobra, jeszcze raz sprawdzę. Nie. Poczekaj, o Boże, znowu popełniła błąd. Pieprzyk po lewej stronie to jest Selen. Dobrze, ale nie dałaś mi swojego dowodu. Poza tym nie ma cię na dzisiejszej liście. Selen jest 1-0. Dobrze. Jesteś modelką, tak? Nie dałaś mi ID, to wydaje się być w porządku. To wydaje się być w porządku, jednakże nie jesteś na dzisiejszej liście. Dobrze, to jest twoje ID. Ona mówi, że miała jakiś problem. No dobrze, Selen, zobaczmy. 7814. 7814. Selen Schwechc. Selen Schwechc. Dobrze, wchodzisz. Mam nadzieję, że mnie nie oszukałaś. Okej. Ciebie już wpuściłam, ale coś musi być z tobą nie w porządku. Ty jesteś 3-3, Steven Rootboys. On jest pilotem. Naprawdę jestem w kropce, ponieważ puściłam tamtego, a ja nie rozumiem, dlaczego on miałby nie wejść, skoro wszystko jest z nim w porządku. Jakby on wygląda dokładnie tak samo. I wszystkie ma pieczątki. Zobaczmy? Ale to nieprawda. Jakby ty jesteś na dzisiejszej liście, a mówisz mi, że miałeś jakiś problem w pracy. Wiesz co? Jako, że wpuściłem tamtego, to ciebie nie wpuszczę. I jedyną przesłankę, jaką ku temu mam, to, że właśnie powiedziałeś, że musiałeś wyjść, bo był jakiś problem w pracy, ale ty jesteś na dzisiejszej liście, więc teoretycznie powinien powiedzieć mi, że był jakiś błąd, prawda? Kompletnie mi się to nie podoba, zaczyna być coraz trudniej. Roman Stiliński, 1-1. Zobaczmy, poczekaj. Roman Stiliński, 1-1, dobrze. Jesteś public accountant. I 1-1, 4-8-8-4, 4-8-8-4, Roman Stiliński, tutaj wszystko jest w porządku, nie będę dzwonić do twojej żony, bo tak jak powiedziałam, ona na pewno mi odpowie, że ciebie nie ma w domu, bo jesteś na dzisiejszej liście. Przechodzisz? Niesamowicie wyszłam z wprawy! O Boże! O Boże, on jest public accountant. Roman Stiliński, 1-1. Tak, to wszystko jest dobrze. Roman Stiliński, 4-8-8-4. Dobrze, to też jest w porządku. Co jest z tobą nie tak? Nie jesteś na dzisiejszej liście? Okej, on samo to mówi, że nie jest na dzisiejszej liście, bo był jakiś problem w pracy. Znowu, to jest tylko i wyłącznie... to, co czuję, bo ja nie mam żadnych dowodów na ten temat, panie. Idziesz pan! Czy możemy już dojść do końca dnia? Mi się to w ogóle nie podoba. Podobał mi się pierwszy dzień, który był bardzo prosty. Dzień dobry, ty jesteś na dzisiejszej liście, Arnold Schmidt. 2-1, 2-1, jesteś. 7-7-2-2. 7-7-2-2, masz pieczątkę. To jest w porządku, to jest październik. Jesteś writerem, dobra, jesteś pisarzem. Jesteś pisarzem, Arnold Schmidt. Dobrze, 2-1. No nie wydaje mi się, że coś byłoby nie w porządku. Dobrze, możemy go puścić w takim razie. To już mi się w ogóle nie podoba. Ja mam bardzo złe vibes teraz. Już chciałabym koniec tygodnia, proszę. Jest dopiero środa, ale... O, dobra, Milkman, dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry, dobra, bestie, let's go. Proszę bardzo, jesteś na dzisiejszym liście. Francis Moses, 3-2, jesteś. 2-3-9-5, 2-3-9-5, Francis Moses, masz. To by się zgadzało, wrzesień, dobrze. Jesteś Milkmanem, totalnie. 3-2. No powiem ci, stary, że no ja nie wiem, jakby to wszystko się zgadza. No totalnie wszystko się zgadza i jesteś na dzisiejszej liście, więc no to idziesz pan, tak? Obyście mnie nie oszukiwali, nie bądźcie złymi ludźmi, byłymi supporturami. Dzień się skończył. O! Dobra! Ej! Chyba wszystko jest w porządku, bo mamy dzień czwarty i nasz po prostu, nasze news mówi, że lokalny... farmer informuje, że zabierają mu krowy. W takim razie, słuchajcie, no ci obcy porywają mu krowy. I farmer tutaj doświadczył, że jego ulubiona krowa, Lulu, została zabrana przez
No, przez po prostu kosmitów. Absolutnie, Chester. Ja się z tobą zgadzam. Kontynuujemy. Dzień czwarty. Czy oni teraz też będą dla mnie mili? Kolejny dzień. Wyglądasz na zmęczonego. Powiem szczerze, jestem troszeczkę. Jeżeli nie możesz usnąć, to pamiętaj, że możesz używać jakichś serwisów psychologa. Super morda, co jeżeli ja jestem psychologiem? Co ja mam teraz zrobić? Popatrzeć w notatki? Ja jestem mega zestresowana, no. Proszę bardzo, idziemy. Jesteś bestii. Dzień dobry. Ciebie, dobra, jesteś Selen, okej, okay. Selen, dobra. To by się wszystko zgadzało, ty powinnaś być na 1-4. Na 1-4, 8-4, o, przepraszam, nie, 7-8-1-4, już bym cię pomyliła. 7-8-1-4, to by się zgadzało. Następnie, Selen, Szwecht, dobra. Jesteś modelką, to jest okej, okay. Twój wygląd również się zgadza. Jesteś na dzisiejszej liście, myślę, że możemy cię wpuścić. Co więcej, nie wiem, czy to jest absolutnie jakaś zasada, czy tylko to istnieje w mojej głowie, ale zauważyłam, że pierwsze osoby, które się pojawiają, często są prawdziwe. Jednakże to może być całkowicie błąd i totalna głupota. Mamy Alf Cappuccino, 3-4, zobaczmy. Mamy 3-4, 1-2-4-7, 1-2-4-7, Alf Cappuccino, dobrze, to by się zgadzało, to by się zgadzało, następnie Alf Cappuccino, 3-4, jesteś prawnikiem, Alf Cappuccino? Jesteś prawnikiem, to co więcej, twój wygląd również się zgadza, więc wydaje mi się, iż możemy cię przepuścić, no to słuchaj, wchodzisz. Ojej, czy to będzie mój błąd? Teoretycznie w tamtym, jakby wczoraj nie popełniłam żadnego, więc... Ojejku, czuję dosłownie, jak mi się zmarszczki robią na czole. Dobry wieczór. Posłuchaj, ty jesteś na dzisiejszej liście, Albertski Pitchman. 1-4-5-4, w którym ty jesteś? Tutaj. 1-4-5-4, 1-4-5-4, masz DDD. To by się zgadzało, jesteś na dzisiejszej liście, co więcej, twój wygląd jest okej. Nie dałeś mi swojej wejściówki, proszę. No dobrze, on po prostu zapomniał. Sprawdźmy wejściówkę, Albertski Pitchman. 1-2, zgadzałoby się. Jesteś shoemakerem? Oboje jesteście shoemakerami, ty i twój syn. Wydajesz się być okej. Idź. Jejku, ja muszę po prostu się rozluźnić, bo normalnie czuję, jak mi się czoło dosłownie zatrzymało. Cześć, ty jesteś na dzisiejszej liście, Louis Stinky. 1-1, dobra, Louis Stinky. Jesteś housewife, 8-9-5-1. Ty mi nic nie dałaś, bestii. Jakby, no sorry. Wydaje mi się, że twój wygląd jest w porządku. Co więcej, również masz pieprzyk, więc to by było okej. Nie dałaś mi niczego. Jak ty możesz zapominać? Jest plaga dosłownie na zewnątrz. Są sobowtórzy, a ty zapominasz mi dawać takie istotne rzeczy? 1064 Louis Styliński, dobrze. To by było 1-1, a więc 8-9-5-1. 8-9-5-1, to by się zgadzało. Poszłaś, aby zobaczyć twoją mamę. To też by się zgadzało. I masz pieczątkę. No dobra. Wchodzisz. Coś mi się tutaj nie podoba. Mamy zbyt dużo normalnych ludzi. Angus Cipiranci. Jesteś na dzisiejszej liście. 1-3. Jesteś biznesmenem. 5-6-4-5. 5-6-4-5. To by się zgadzało. Masz tą, masz 6-8 maj, okej, i Angus Cipiranci, 1-3, jestem mieszkańcem tego budynku, mój apartament jest trzeci na pierwszej, na pierwszym piętrze. Tak, ale nie powinieneś mi powiedzieć, że jesteś biznesmenem? Jesteś na dzisiejszej liście. Jesteś, twój wygląd jest w porządku, ale słuchaj, czy chcesz mi coś powiedzieć dotyczące twojej wejściówki? Wszystko jest w porządku z twoją wejściówką. Może. Nie wiem, teoretycznie on ma rację, bo jego apartament jest trzeci na pierwszym piętrze. Jednak czy nie powinien mi powiedzieć, że jest biznesmenem? Jest to dziwne.
Jednakże nie mam innej możliwości, niż po prostu zaryzykować, ponieważ wszystko wydaje się być w porządku. Strasznie mnie to dziwi, że niektórzy z nich mówią o swojej pracy, a inni o swoim mieszkaniu. Cześć, Milkman. Ciebie nie ma? Tak mi się wydawało właśnie. Francis Moses. 3-2. Zobaczmy. Francis Moses. 2-3-9-5. 2-3-9-5. To by się zgadzało. Wrzesień. 6-4. Też byłoby ok. Dobra, wygląd jest... dowód jest ok, wygląd jest ok. Nie ma ci na dzisiejszej liście. Aha, on musiał wyjść przez jakiś problem w pracy. Poczekaj, mogę najwyżej zadzwonić. 4-1-2-2. Jest! Jest! Wszystko byłoby w porządku, ale on rzeczywiście jest w tym! Jest w domu! O mój Boże, ale jestem szczęśliwa, udało mi się! No dobrze, zobaczmy dalej. Cześć! Cześć! Ciebie dzisiaj nie ma. Elenoa. I to by się zgadzało. To by się zgadzało. Czemu ty tutaj jesteś? Ty nie jesteś modelką, to ta twoja siostra jest modelką, prawda? Ty... A, obie są modelkami. Dobra, nieważne, sorry. Elenoa, jesteś... Okej, 8456. 8456. Masz pieczątkę. Okej, zobaczmy. Jesteś modelką. Masz pieprzyk po dobrej stronie. Ale słuchaj, nie ma ci dzisiaj w tym... Na liście ogólnie. Zobaczmy, dowód to... To jest to. To samo, czyli oni mieli jakiś problem w pracy. Zobaczmy, 6996. Eleno? Jesteś w domu! Nie, no oni po prostu robią się perfidni, wypadasz! Boże drogi, znik mi z oczu. Chwila, czy ja cię dzisiaj... Nie, ciebie w ogóle cię nie ma. To było chyba dzień wcześniej. Poczekaj, Arnold Schmicht. Gdzie ty powinieneś być? 2-1... 2-1 jesteś, 7-7-2-2, 7-7-2-2, to by się zgadzało, to by się zgadzało, to by się zgadzało ogólnie. Jesteś pisarzem, chyba rzeczywiście jesteś pisarzem, prawda? Poczekaj, jeszcze raz sprawdzę, 2-1 jesteś, twoja żona jest bankierką, więc dowód w porządku, ten tutaj, ale cię nie ma na liście. O Boże, oni wszyscy mówią to samo, totalnie, czyli mieli jakiś problem z w pracy. Poczekaj, ale przedzwonię do twojej żony. Okej, okay, Gloria jest. Ponownie, okej, okay, nie wiem, jakiś temat dzisiejszego dnia to jest to, że oni mnie wszyscy próbują oszukać w ten jeden i ten sam sposób? Chwila. Ja cię wpuściłam, prawda? Jezu, już nie pamiętam, ale mogę zadzwonić. Co jest, co może być z tobą nie tak? To by się zgadzało. Wygląd również. Angus jest. Zobaczmy to. Jest biznesmanem. A ja wpuściłam tamtego. Tamten był zły. I to była, i moja teoria wydaje mi się, że jest prawdziwa. Ponieważ... Jak się okazuje, oni, jeżeli chcą mnie oszukać, to nie piszą swojej roboty. No słuchaj, bestii, no nie mogę cię wpuścić teraz, no strasznie no niezręczna sytuacja. I wiem, że ty jesteś ten prawdziwy. Kolejnym razem nie popełnię tego błędu, dobra? Oho. O, chwila. Co? Moment. Tu powinno być... Wait. Tu powinno być przecież napisane, że tamten ziomek został stracony. Ale jak się okazuje... Jak się okazuje, to ten, którego wpuściłam, był w porządku? Wiesz co, powiem ci szczerze, ja już nic nie rozumiem. Mamy dzień piąty. Chester po prostu zaginął i strasznie jest mi z tego powodu przykro. Jego rodzina cała się martwi. Sorry, Chester, no jeżeli wzięli cię obcy, mam nadzieję, że cię zwrócą z jakąś nową mocą, słuchaj, superpower. Ale wracamy. Ja jestem coraz bardziej zdziwiona i przerażona. Dobrze, jutro jest weekend. Aha.
ale my wciąż musimy pracować. No tak, ponieważ muszę, mam 7 dni do zrobienia. Te potwory nie się nie oszczędzają, ale również nie oszczędza się DDD. I to jest dzisiejsza lista powodzenia. Dobrze, zobaczmy, mamy tutaj już większą ilość osób. Oby się wszystko udało, oby ta jedna ofiara była jedną straconą. O Jezu, jak ja cię nie cierpię. Dobra, zobaczmy, proszę bardzo, jesteś Anastasia Michaelis. Zobaczmy cię, Anastasia Michaelis. To by się zgadzało. Piąty, okej. Anna. Okej, myślę, już się przestraszyłam, że nie powinno być CH, ale rzeczywiście jest CH. Jesteś. 1362, 1362. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteś. No tak, żyję tutaj, czytam cokolwiek i przychodzę ze szkoły, to by się zgadzało i jesteś na dzisiejszej liście, nie dzwonię, bo i tak na pewno ciebie nie będzie, więc słuchaj, możesz wchodzić, czekamy na kolejną osobę. Hi, Pitchman, czy ty dzisiaj, dobra, jesteś, robertski Pitchman, 1, 2, dobra, zobaczmy, 1130, 1130, robertski Pitchman, pieczątkę masz, 1273 masz, robertski Pitchman, 1-0-2, dobrze, i jesteś Shoemakerem, to też by się zgadzało, wszystko się na razie zgadza, więc mogę cię jedynie przepuścić. Ty zawsze masz taki wzrok, dokładnie, zawsze on się patrzy w przestrzeń, dobra, idziemy dalej w takim razie. O, dobra, cześć, dobrego dnia, jesteś Rafael Capuchin, 3-4, dobrze, 5-6-2-9, 5-6-2-9, Rafatellin Capuchin, dobrze. I proszę bardzo, poszła, żeby pójść do swoich rodziców. Poszła, żeby pójść do swoich rodziców, no żeby ich spotkać. Wydaje mi się, że jesteś okej. Powinnaś być na dzisiejszej liście, więc... Powodzenia, słuchaj, mam nadzieję, że tam nie narozrabiasz. O! Chwila. Ty nie powinieneś mieć takiej tutaj rany, prawda? Wiem, Pitchman, przed chwilą cię gdzieś miałam. Ty byłeś na pierwszym? Tak! I ty nie powinieneś mieć rany, dobra. Małe, głupie, ale łatwo przeoczyć. Ty masz, ty jesteś homofobiczna. Dobra, pamiętam cię. Nacha Michaelis, 204. Nacha Michaelis, jesteś szefem, okej. 7813. 7813, to by się zgadzało, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Poczekaj, ty powinnaś mieć lewe oko zielone. A ty masz odwrotnie, prawda? Ale... To jest twoje lewe czy moje lewe? Chyba... Które to jest lewe? Mi się wydaje, że to jest chyba dobrze. Bo tutaj jest na obrazku, dobrze. Lewe masz oko zielone, drugie masz niebieskie, to by się zgadzało. Nacha Michaelis, okej. I jesteś szefem, dobrze. Jesteś na dzisiejszej liście, też to się zgadza. Słuchaj, ja nic nie widzę, więc proszę... Ale coś mi za dobrze idzie. Mielibyśmy to już załatwioną w takim razie. Pitchmana mielibyśmy załatwionego. Schoolgirl mielibyśmy... O! Eleanor? Tak by się zgadzało. Jesteś. To jest też w porządku. Słuchaj, twój pieprzyk jest na dobrej stronie. Ty, Eleanor powinna mieć tutaj, więc to by było w porządku. 8456. 8456, jesteś. Dobrze, jesteś na dzisiejszej liście, prawda? Jesteś, ale słuchaj, nie dałaś mi swojej wejściówki, jakbyś mogła w takim razie to ogarnąć. Mój apartament jest czwarty na pierwszym piętrze. Chyba wszystko jest w porządku, masz w ogóle pieczątki i tak dalej. Jesteś na dzisiejszej liście, więc to by się zgadzało, słuchaj. Jednakże to idzie za szybko, jakby gdzie są ci sobowtórzy? Gdzie oni są? Ty, siema? Ty też powinnaś chcieć być, Gloria! Gloria Schmidt jest, 8474 jest, pieczątka jest. Czy ty jesteś bankierem? Jesteś bankierem. 6950, 6950, Gloria. Dobra, masz pieprzyk na dobrej stronie. No dobra, wchodzisz. Ale dlaczego nie było jeszcze żadnego sobowtóra? To jest mega dziwne. Jakby... O, ciebie wpuściłam. 2-4. Coś musi być z tobą w takim razie nie tak. Proszę. I też nie dałaś mi swojego dowodu. Załóżmy. 1-3.
8-5, dobrze. Co jest z tobą nie tak? Jeżeli ja cię wpuściłam wcześniej. Będę szczera, mam zagwozdkę, no bo nie mogę jej wpuścić, bo wpuściłam tamtą, ale ta jest dokładnie też taka sama i ja... To zaczyna być trochę... Trochę mnie to zaczyna przerażać, okej? Okay? Trochę mnie to zaczyna w ogóle również przerastać. Okej? Mamy... Pitchmana. On jest na dzisiejszej. Jesteś... To jest napisane ponownie. Czyli mój apartament jest na... Jest jakby drugi na pierwszym piętrze, ale mnie strasznie irytuje, jak oni to mówią. Dobra, i teraz robertski Pitchman. To by się zgadzało. Ma pieczątkę, ma pieczątkę. 1-2. Też by... 1-1-3-0. 1-1-3-0. Wydaje mi się, że ja cię jeszcze nie wpuszczałam. Więc nie będę dzwonić. Jesteś na dzisiejszej liście. Więc... No dobra. Ty nie masz brwi! Coś mi się tak wydawało, że coś było nie tak! Mordo, ty nie masz brwi! Boże! Ale by mnie przyłapał. I co? O kurczę. Co ja nie tak zrobiłam? Co mnie czeka na końcu? Okej. Dobra, on jest weekendowy. W porządku. Tak, znam już wszystkie zasady. Ale... mi się to już w ogóle nie podoba. Ja totalnie wyszłam z wprawy. To tak nie powinno być. I teraz jest dużo osób. O Jezu, i ja już tamten mi umarł. Dobra, co ja zrobiłam nie tak? Pewnie będę wiedziała, jak będę montowała. Roman Stiliński, chodź tu. Dobra, to by się zgadzało. Jednakże Roman Stiliński 1-1. Jesteś. 4-8-8-4. 4-8-8-4. Masz pieczątkę i to wszystko. I ty też powinieneś mieć tutaj tę bliznę. No to wydaje mi się, że wchodzisz, tak? No nie ma nic, co by było nie tak. Okej, jest kolejny. Ciekawa jestem, jak to się skończy w ogóle. Czy jest jakieś zakończenie dla osób takich jak ja? Arnold Schmidt, 10-7-1, to by się zgadzało. Arnold Schmidt, dobra. Mamy 2-1, w porządku. 7-7-2-2. 7-7-2-2, dobrze. Jestem, mój apartament jest pierwszy na drugim. To mogłam się tutaj pomylić. Bo jest tutaj napisane, że mój apartament jest pierwszy na drugim piętrze. I to rzeczywiście jest na drugim piętrze, a to mogło być switchnięte. To jest mój błąd, to mógł być jakiś problem, który napotkałam poprzednio. Więc to by się zgadzało, że to jest na drugim piętrze. Jednakże, słuchaj, nie macie na dzisiejszej liście. Tak, 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 tak. Popatrz się na listę ponownie. Nie no, słuchaj, bestie, ja patrzę się na listę ponownie i cię nie ma, tak? No, co ja mam ci powiedzieć? Jakby co, czego ty ode mnie oczekujesz? Ale wszystko inne się zgadza. Tak mi się wydaje, więc przechodzisz i mi już... Ja chcę jakieś zakończenie, mam nadzieję, że jest jakieś epickie. Na pewno nie dostanę dobrego albo złego, mogę mieć jakieś neutralne. O Jezu, nienawidzę cię, jesteś okropna, jesteś tak paskudna, Margaret Bubbles. 2-3. 2-3, jesteś, 10-90, Margaret Bubbles, 12-7-5, to by się zgadzało. Jezu, nie mogę na ciebie patrzeć, coś jest w tobie takiego, że normalnie mnie trzyma. Nie dałaś mi, słuchaj, swojej wejściówki. Dobra, zapomniała, więc pokazuj w takim razie. Margaret Bubbles, 2-3, okej, okay. Jesteś Simstress? Jesteś Simstress. 10-90? Zobaczmy. 10-90. To by się zgadzało. Margaret Bubbles. No dobra, słuchaj. No mi pasuje. Obyś nie była jakimś takim nie wiadomo kim, tak? Na razie mamy tego gościa i tego, Romana. Jeszcze zostały nam trzy prawdziwe osoby, tak mi się... Jak to jest możliwe? 2-1. No ja wiem, że to ty to jesteś. Writer.
Nie dałeś mi swojego dowodu, tak w ogóle, i nie macie na dzisiejszej liście. Nie dałeś mi dowodu. Nie macie na dzisiejszej liście, że jest jakiś błąd. No dobrze. Dobrze, cicho bądź, ja patrzę. 7110, to by się zgadzało, masz pieczątkę. Arnold Schmicht jest. 7722, 7722. To jest okej, okay. Dobrze, następnie. Arnold Schmidt, 2-1. Wpuściłam tamtego, więc nie wpuszczę już ciebie, ale... Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia i to mnie przeraża. Dobry wieczór, ty jesteś, Albertski Pitchman. 1-2, jesteś. Nie dałeś mi dowodu, więc tego nie sprawdzę, ale jesteś Shoemakerem. Jesteś 0-1-2, to by się zgadzało. Nie dałeś mi dowodu, posłuchaj. Daj mi dowód, dobrze? To by inne wszystko by było w porządku. Albertski Pitchman. 7-4-10, dobrze. 1-4-5-4. Nie to. 1-4-5-4? 1-4-5-4. Skąd mi się to 7 wzięło? Nie mam pojęcia, ale to by było w porządku. 1-4-5-4. Jesteś Shoemakerem. No dobra, wpuszczam cię. Ale to by oznaczało, mieliśmy tych, tego. Robertskiego jeszcze powinniśmy znaleźć. Ty też, Rafalin. Dobra, Rafaelin. Rafael Capuchin. 5629. Dobra. I wygląd też jest w porządku. Mój apartament jest czwarty na trzecim piętrze. Tak. Ty masz przez dwa ty i przez dwa L. Twój apartament jest czwarty na trzecim piętrze. Rafa Telen Capuchin, słuchaj. I ty jesteś na dzisiejszej liście. Trzeci, czwarty, więc myślę, że mogę cię wpuścić, no bo nie ma nic z tobą nie w porządku, tak? Nie no. Nie no, nie ty znowu. Ona wyszła do swoich rodziców, tak. Czy czegoś w twoim wyglądzie nie zauważyłam? Nie mogę cię teraz wpuścić. Proszę, kogoś... prostego chciałam powiedzieć. Margaret T. Bubbles, 2-3, zobaczmy. 2-3, Margaret T. Bubbles, 10-90, 10-90, Margaret T. Bubbles. Jesteś, masz, 7-4, 12. Margaret T. Bubbles, 2-3. Jesteś Seamstress, ale ja cię już puściłam. Ja nie mam zielonego pojęcia, kim ty jesteś, bestii. Jakby... dajcie mi żyć ponownie. Co jest z nią nie tak? 10-90. To wszystko... miałoby sens. A... ja... ponownie... no dobra. No dobra. Wykonuję moją pracę... tragicznie. Naprawdę. Okropnie. 8-9-5-1. 8-9-5-1. 10-69. To by zadziałało. To by zadziałało. Ale dlaczego cię dzisiaj nie ma? 8-9-5-1. Dlaczego cię dzisiaj nie ma w takim razie? Dlaczego cię nie ma na dzisiejszej liście? Okej, okay, był jakiś problem. Oni mi mówią cały czas to samo. 1-1-5-2, jeszcze zadzwonię. Okej, okay, złapałam cię. Są oboje w domu, więc w porządku. Dobrze, to było łatwe. Okej, okay, siema Pitchman. Ciebie, ty na pewno jesteś. 1-0-2, jesteś. 1-1-3-0. 1-1-3-0. Robertski Pitchman, to by się by zgadzało. To by się zgadzało. Wszystko jest okej. Okay. Robertski Pitchman, 1-2. O Boże, to jest znowu. Mój apartament jest drugi na pierwszym piętrze. Dobrze, to działa. Słuchaj, czy ja powinnam zadzwonić do Albertskiego, ale ja cię dzisiaj w ogóle nie wpuszczałam, więc to raczej nie miałoby sensu. Mój apartament jest drugi na pierwszym piętrze. Tak, Robertski Pitchman. No dobra, stary, wchodzisz, ale nie zawiedź mnie, bo ja sama siebie po prostu zawiodłam już wielokrotnie. Czyżby to był koniec? Jeszcze dajcie mi jakiegoś prostego sobowtóra. O, dobra. Ciebie w ogóle nie ma na dzisiejszej liście. Totalnie nie. McCloy Root Boys, okej? Okay, ale to by się zgadzało. Dlaczego ty tu przyszedłeś, skoro cię nie ma? McCloy Root Boys, retired, 9611. 9611, McCloy Root Boys, to jest okej. Okay.
Dobra, poszedł zrobić zakupy, jest... No, po prostu mieszka w tym budynku. McCloy Root Boys 3-3. To by się zgadzało w sumie, bo ty już nie masz pracy, więc możesz sobie iść na zakupy. Jednakże, słuchaj, nie ma cię na dzisiejszej liście. Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć? Myślałam, że może któryś się z nich wkurzy. Poczekaj, zadzwonię jeszcze. 4-2-4-2. I są oboje w domu. Dobrze, to było proste. Dajcie mi więcej takich. Cudownie. Wyrzucamy go. Czyżby? To był koniec dnia? Nie, ktoś jeszcze przyjdzie. Uff, o Boże. A co ja źle robię? Jakby... Nieważne. Kontynuujemy, dzień ostatni już jest. Zabiłam kogoś ponownie. To jest niemożliwe po prostu. Ostatni dzień tygodnia, tak. Fenomenalnie. Słuchaj, wydaje mi się, że codziennie jest coraz gorzej. W moim przypadku, ja wiem, że jest coraz trudniej, ale że ja po prostu czegoś nie widzę, że ja czegoś nie ogarniam. Zobaczmy, dobry wieczór, jesteś na dzisiejszej liście, Roman Stiliński, 4884, 4884, Roman, jesteś, Stiliński, jesteś, to by się zgadzało, dobrze, Roman Stiliński, 1-1, jest, jesteś accountant? Tak, okej, zgadza się. Przejdźże pan, to już jest ostatni dzień, ja straciłam całkowitą nadzieję, obyśmy chociaż uzyskali jakiś ending, okej? Okay? Ja nie wiem już jaki, ale oby jakiś. Dobra, elo, słuchaj, Angus Cipiranci, 1-3, Angus Cipiranci, dobrze, tutaj dobrze. 1-3, 5-6-4-5, 5-6-4-5, wydaje mi się, że twój dowód jest w porządku, Angus Cipiranci. 1-3. Owszem, 1-3. Mój apartament jest trzeci na pierwszym piętrze. Dobrze, to by się zgadzało. Jesteś na dzisiejszej liście. Angus Cipiranci. Dobra, i słuchaj, no to wchodzisz, no jakby, no nie wiem, co tutaj złego można o tobie powiedzieć. Okej, dobra, dzień dobry. Ty jesteś dzisiaj Ellen Noah. Proszę bardzo, nie, chciałam zobaczyć jej wejściówkę. Eleonora, dobrze, 1-4, jesteś, dobra, i jesteś modelką, masz pieczątkę, Eleonora, masz pieprzyk po tej stronie, którą powinnaś mieć. Eleonora, dobrze, 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 nie dałaś mi jednak, że słuchaj, proszę bardzo, nie dałaś mi ID swojego, dasz mi? Eleonora, 8456. 8456 to by się zgadzało, pieczątkę masz. Byłby to marzec 1980, to też byłoby w porządku. Na wszystkich tych zdjęcie jest adekwatne. W takim razie wchodzisz, to by była Eleonora, już ją, Angusa mieliśmy i Romana, te trzy osoby mieliśmy i następnie mamy McCloya i to będzie 3-3, zobaczmy, McCloy 9611, 9611, McCloy Root Boys, to by było ok, to by było ok, ok, nie dałeś mi swojej wejściówki, zapomniał, zdarza się, McCloy Root Boys 3-3, mój apartament jest trzeci na trzecim piętrze. Tak, to by się zgadzało. McCloy Root Boys, to też by się zgadzało. Słuchaj, wydaje mi się, że mogę cię puścić, ale... 9611. Jeszcze popatrzę się na ciebie. No słuchaj, nie, no okej. Dobra. Czyli wpuściliśmy już Angusa. O tych. Został nam Robertski, Selen i Margaret. Mamy, proszę bardzo, Robertskiego, Pitchmana. To by się zgadzało, zobaczmy tutaj, 1-2 i jesteś, 1-1-3-0, 1-1-3-0, zgadza się, następnie Robertski Pitchman, dobrze, jesteś tutaj, mieszkasz na 1-2, to by poszło wszystko zbyt szybko, bo to prawda, to wszystko literalnie to prawda. Robertski Pitchman. Kurde, wpuszczać go? No nie wydaje mi się, że coś jest z nim nie w porządku. Ale to by oznaczało, że zrobiliśmy wszystkich, została Selen i Margaret. Nie, ty już byłaś. Za kogo ty się podajesz? Za Eleonora. Dobra. 8380.
Okej. 1-0-4. Mogę pomylić to, ale zobaczmy. 8-4-5-6. 8-4-5-6. Illinois Schwerz. DDD. Dobrze. Illinois Schwerz. Okej. Następnie. To by się zgadzało. To by się zgadzało. Jesteś modelką. Ale coś musi być z tobą nie tak. Bo ja cię już chyba wpuściłam. Jakkolwiek na to nie patrzeć, ja już jedną wpuściłam, więc sorry, no muszę zadzwonić. Bardzo mi się to nie podoba. Ciebie w ogóle nie ma na dzisiejszej liście. Dzień dobry, Luis Stiliński. To by się zgadzało, ja, masz DDD, masz pieprzyk. Okej. Poszłaś odwiedzić swoją matkę. 8951. 8951, Luis. Dobra. To by się zgadzało. Twój pieprzyk też teoretycznie by się zgadzał, ale lepiej zadzwonię. 1152. I są oboje w mieszkaniu. Dobra. Dobra, 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 dobra. Od razu idziesz, wypadasz. Zostały nam do wpuszczenia dzisiaj tylko dwie osoby. Przecież ja wiem, że oni są w domu. Co ty próbujesz ponownie? Co ty, czy to jest ta sama? Boże drogi, czy ona się oswobodziła tym strażnikom i po prostu przylazła ponownie, myśląc, że jej nie zauważę? Zabrali tamtego. Mamy wciąż dwie osoby, które mamy wpuścić. Czy ty możesz być nią? Cześć, Selen Schwerz. Proszę bardzo, to by się zgadzało. Plus minus, Selen, dobrze. 7814 jest modelką, ma ten pieprzyk. Słuchaj, ja już i tak przegrałam w moim sercu, dobra? 1-4, no 1-4 i jesteś na dzisiejszej liście, więc idziesz, słuchaj. W takim razie to oznacza tylko i wyłącznie jedną osobę, która jeszcze tutaj nie przyszła, czyli Margaret, o mój Boże, moją znienawidzoną postać. No i przylazła. Dobrze, zobaczmy, czy wszystko stało w porządku. Margaret Bubbles. 12, dobrze. To by było w porządku. 2, 3. 10, 90. 9, 90. Margaret Bubbles, dobrze. W takim razie również powiedz mi, jesteś seamstress? Jesteś. I jesteś na 2-3? Jesteś. No i teoretycznie bestii wygląda w porządku, nie? No to co ja mam ci powiedzieć? No to wpuszczam cię, no co? Jezus Maria, dajcie mi żyć. Jeżeli ktoś się pojawi, kto będzie jeszcze trudny, to ja się poddaję. O Boże, nie no. O nie no. O nie, Selen przyszła ponownie. To źle świadczy. No dobrze. 1-0-4. Selen. 7-8-1-4. Bestii. Powiedz mi, dlaczego ja cię wpuściłam? Ojojojojojojojoj. I ty jesteś na dzisiejszej liście. No ale już cię wpuściłam. No i co teraz zrobimy? No obie mamy problem, tak? Okej. Okay. No i już. To oznacza, że co, że już się zamknie, błagam. Dajcie mi moje odpowiedzi, bo ja się tym stresuję, że po prostu popełniam jakieś okropne błędy, no. O! Chwila! O mój Boże! I... O, moment. Mamy zabitych 10 sąsiadów. Mamy sobowtórów, których tam wpuściliśmy, jest 5 i dostaliśmy po prostu czek. Okej, ale to jest koniec? Jakby ja myślałam, że jest jakieś zakończenie? Cokolwiek? Jestem mega rozczarowana tym wszystkim? Daj mi znać, jeżeli coś ominęłam, bo mi się może wydawać, że jest na pewno jakieś dobre zakończenie i złe, ale może nie, bo może po prostu każda kampania się tak kończy, ale... Ej, to było trochę rozczarowujące. Jest mi przykro.